Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. Dziś naszym gościem jest pan Andrzej Kochut, amerykanista z Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Oczy świata zwrócone są, no właśnie, na Rosję, Ukrainę i na Amerykę w dużym stopniu, bo w poważnym stopniu właśnie od tego, jak rozegrają sprawę z Rosjanami Amerykanie, czy też administracja, czy też prezydent Stanów Zjednoczonych, zależy nasze bezpieczeństwo. Rzeczywiście Stany Zjednoczone są w tej chwili głównym rozgrywającym z Rosjanami w tej sprawie, która dotyczy Ukrainy i przyszłości i ewentualnego ataku? No, nawet sam Władimir Putin w ten sposób to postrzega, to znaczy on, jeżeli chce rozmawiać o zmianie tej architektury bezpieczeństwa, którą mamy w Europie po zakończeniu zimnej wojny i po dołączeniu części państw dawnego bloku radzieckiego czy bloku komunistycznego do NATO, to chce rozmawiać przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. To na życzenie Amerykanów i na prośbę Amerykanów odbyły się później te spotkania wewnątrz NATO czy wewnątrz OBWE, ale Władimir Putin uważa, że jeżeli coś w tej kwestii zmian struktury bezpieczeństwa w Europie może się udać, to może się udać jedynie w relacjach z Waszyngtonem. Więc niewątpliwie Ameryka wciąż pozostaje również dla Rosji tym najważniejszym punktem odniesienia i jak widać w sytuacji kryzysu takiej, jaką mamy obecnie, również tym najistotniejszym rozgrywającym, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, bo to na Stany Zjednoczone Europejczycy w tej chwili się oglądają, to ze Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj wręcz jest artykuł w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie, w której cytowany jest minister obrony narodowej Ukrainy, który mówi, że w wizji Putina liczą się tylko, i taka jest wizja Putina, trzy osoby. Prezydent Rosji, prezydent Stanów Zjednoczonych i przywódca Chin. Koniec, kropka, tak mówi minister ukraiński. I tylko w tym gronie Putin chciałby pozostać i rządzić światem, reszta się nie liczy. Co ciekawe, w tej chwili Francuzi liczą na to, prezydent Francji liczy na to, że jego rozmowy z Putinem doprowadzą do załagodzenia. To w takim razie co o tym myśleć? No, przede wszystkim Władimir Putin chciałby, żeby świat był podzielony według takiego klasycznego, realistycznego wzorca na strefę wpływów chińską, strefę wpływów amerykańską i pewnie gdzieś tam taką bardziej regionalną strefę wpływów rosyjską. To jest optyka prawdopodobnie dosyć bliska chińskiej. Przede wszystkim Chiny, tak jak i Rosja, chcą wypchnąć Amerykanów ze swojego regionu i chcą jakby podzielić ten świat, żeby to już nie był jeden wielki, zglobalizowany obszar o pewnych wspólnych zasadach, ale właśnie takich sieć współistniejących obszarów wpływów. Natomiast no, po drugiej stronie mamy Amerykanów, którzy przynajmniej pod rządami administracji Joe Bidena na taką optykę zgodzić się nie chcą i bardzo wyraźnie to pokazują. To jest rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. W obliczu tej eskalacji, którą Putin ostatnio nam zafundował, Amerykanie bardzo się starają, by ich głos nie był tylko głosem Waszyngtonu, ale głosem wszystkich sojuszników. Nie tak dawno temu Biały Dom opublikował listę spotkań, jaką odbył Joe Biden z przywódcami w Europie Zachodniej, ale także sekretarz stanu Antony Blinken, szef CIA William Burns, szereg innych najważniejszych postaci amerykańskiej administracji właśnie z partnerami w Europie, z partnerami wewnątrz NATO, ale również z samymi Ukraińcami. To była w sumie ponad chyba setka spotkań, o ile dobrze pamiętam. I to dobrze pokazuje, że Amerykanie stawiają jakby na inną wizję świata niż Władimir Putin, na szczęście dla nas, na taką wizję świata, gdzie również ci mniejsi, słabsi sojusznicy mają znaczenie, gdzie ich głos jest brany pod uwagę, wysłuchiwany i gdzie odpowiedź tego świata zachodniego to nie jest tylko odpowiedź Waszyngtonu, ale właśnie miałaby być przynajmniej odpowiedź całego Sojuszu Północnoatlantyckiego i szerzej, bo również Ukraina jest włączana w te wypracowywanie odpowiedzi dla Rosji. Amerykanie bardzo wyraźnie mówią nic o Ukrainie bez Ukrainy i jak na razie starają się do tego stosować. Nawet ta ostatnia odpowiedź, którą wystosowali Amerykanie na żądania rosyjskie, bo przypomnijmy, mniej więcej w połowie grudnia Władimir Putin przedstawił takie właściwie ultimatum względem Stanów Zjednoczonych, prezentując swoje oczekiwania czy swoje żądania wobec Zachodu. Żądania bardzo zdecydowane, między innymi żądanie, by Ukraina nigdy w przyszłości nie znalazła się wewnątrz NATO, ale także by wojska natowskie czy instalacje obronne NATO zostały wycofane z Europy Środkowo-Wschodniej do stanu sprzed 1997 roku. Amerykanie się na to nie zgodzili, a pisemna odpowiedź została wystosowana w zeszłym tygodniu. Pełnej treści tej odpowiedzi nie znamy, natomiast wiemy, że została ona zaprezentowana stronie ukraińskiej właśnie i strona ukraińska ustami ministra spraw zagranicznych stwierdziła, że jest to odpowiedź dla nich satysfakcjonująca.
To znaczy możemy podejrzewać, że taka odmowa, jaką Amerykanie prezentowali wcześniej publicznie, została również w tym dokumencie zawarta. To są deklaracje i słowa. Pytanie, co się stanie tak naprawdę, jeśli by doszło do jakiejś formy inwazji rosyjskiej na Ukrainę, bo pamiętamy kilka tygodni temu Joe Biden miał takie wypowiedzi, które nas trochę niepokoiły tutaj w Polsce, relatywizując to, że jeśli to będzie mniejsza inwazja, to może będą inne środki, że może nie dojdzie do tak surowych sankcji. Później zaostrzył to swoje stanowisko, ale tak naprawdę czego się należy spodziewać po Stanach Zjednoczonych? No, wracając jeszcze do tej niefortunnej wypowiedzi, ja nie wiem, czy on to stanowisko zaostrzył, czy raczej wdał się w niepotrzebne dywagacje podczas konferencji prasowej, bo rzeczywiście miał taką wypowiedź na temat pomniejszych inwazji, natomiast bardzo szybko wycofał się z tego, czy wycofał się, czy zdementował to Biały Dom, a później sam prezydent Joe Biden uściślił, że jakiekolwiek przekroczenie ukraińskiej granicy przez rosyjskie wojska będzie traktowane przez inwazję, która spotka się z surową odpowiedzią. No i Amerykanie problem, już co najmniej przepraszam, wejdę w słowo, problem może się pojawić wtedy, kiedy to nie rosyjskie wojska przekroczą, tylko zielone ludziki. I świat stanie przed, i również Stany Zjednoczone, przed pytaniem, co się tak naprawdę dzieje na granicy rosyjsko-ukraińskiej. No i, prawdopodobnie do tego zmierzał Joe Biden, że gdyby doszło do czegoś trudniejszego do zidentyfikowania niż oczywista akcja zbrojna, to wtedy prawdopodobnie między sojusznikami mogą pojawić się jakieś rozdźwięki. Wiemy, że na przykład Niemcy nie są tak skłonne do surowego karania Rosji, przynajmniej na tym etapie. Natomiast z tego, co na razie widać, Amerykanie przygotowują się do tego, by zdecydowanie odpowiedzieć na działania Putina, i to w kilku obszarach te przygotowania trwają już od kilku tygodni. Po pierwsze mamy te przygotowania związane z sankcjami gospodarczymi. Mówi się po pierwsze o tym, że Rosja może zostać wyłączona z systemu SWIFT, czyli międzybankowego systemu wymiany informacji i transakcji pomiędzy bankami. To byłby taki krok atomowy, ale oprócz tego Amerykanie coraz głośniej rozmawiają o precyzyjnym uderzeniu w interesy rosyjskich banków, tych największych. No i oczywiście o takich sankcjach personalnych wymierzonych w rosyjskich oligarchów, w samego Władimira Putina, w jego rodzinę, więc tego typu narzędzia na pewno są brane pod uwagę. Po drugie, Stany Zjednoczone starają się odpowiadać, można powiedzieć, zbrojnie. To znaczy, po pierwsze, skierowane są transporty broni na Ukrainę, już wiele tych samolotów ze Stanów Zjednoczonych, ale także z innych państw sojuszniczych, z Wielkiej Brytanii, państwa bałtyckie chciały się przyłączyć do tego wysiłku, Kanada, wspierają już teraz armię ukraińską. Oprócz tego Stany Zjednoczone przygotowują plany, można powiedzieć, wojny partyzanckiej na wypadek najgorszy, czyli gdyby rzeczywiście Władimir Putin zdecydował się na pełnoskalową inwazję, na zajęcie części Ukrainy, to Amerykanie takie plany logistycznego, finansowego, zbrojnego wsparcia partyzantki amerykańskiej przygotowują po to, by już teraz zniechęcić Władimira Putina do potencjalnej inwazji, pokazując mu, że te koszty będą bardzo wysokie. No i oczywiście stawiając w stan gotowości amerykańskich żołnierzy, informując o tym, że w razie takiej inwazji prawdopodobnie dojdzie do wzmocnienia militarnego wschodniej flanki NATO. Również w Polsce mogliby się pojawić dodatkowi żołnierze. Więc Amerykanie przygotowują taki szeroki pakiet sankcji, szeroki pakiet odpowiedzi na działania Władimira Putina, już teraz komunikując go bardzo wyraźnie po to, by pokazać, że właśnie te koszty potencjalnego działania Rosji w naszym obszarze, w naszej części Europy, mogą być dla nich bardzo wysokie. Jak bardzo ważna jest Europa, a zwłaszcza nasza część, a szczególnie Polska, dla Amerykanów w takiej długofalowej perspektywie? No bo na razie wiemy, szykuje się wojna, może jej nie będzie i oby, może to będzie wielki lew Putina. Cokolwiek się wydarzy, przyjdzie nam później żyć w tym świecie. I teraz wspominamy poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa, który na przykład bardzo wspierał ideę Trójmorza, czyli tej grupy państw ułożonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. To jest projekt biznesowy, ale jednak dla Amerykanów też opłacalny. I nawet jeden z analityków stawia taką tezę, że dla nas to jest kluczowe. Odpowiedź na pytanie, jak nowy prezydent Joe Biden będzie traktował Trójmorze. Czy to jest rzeczywiście taki papierek lakmusowy dla nas, oceny amerykańskiego zaangażowania w nasze sprawy, czy to nie to powinno być? No, ja bym przede wszystkim powiedział, że Trójmorze to jest piękny projekt i być może przyszłościowy, ale wciąż jeszcze projekt bardziej niż coś, co udało się zrealizować. To jest chyba kluczowa informacja tutaj. To znaczy, jeżeli chodzi o amerykańskie zaangażowanie w tej części Europy, to ono już się dzieje
bardzo realnie na poziomie właśnie bezpieczeństwa, na poziomie być może, znaczy nie tylko być może, na poziomie dostaw energii, chociażby gazu, być może energii atomowej w przyszłości. Więc mamy szereg takich pól, gdzie inwestycje amerykańskie w nasz region, gdzie obecność amerykańska w naszym regionie ma już w tej chwili kluczowe znaczenie. Trójmorze jest niewątpliwie ciekawym, rozwojowym projektem dla całego naszego regionu. Jest też w pewnym sensie konkurencyjnym projektem wobec chińskich zamierzeń, wobec naszego regionu. Jest jakimś takim elementem gry pomiędzy tymi dwoma największymi obecnie siłami. Natomiast jest wciąż jeszcze w takiej fazie bardzo potencjalnej, to znaczy tam wciąż jeszcze nie ma ani tak dużych projektów infrastrukturalnych, ani tak dużych pieniędzy przede wszystkim, by mówić o jakimś kluczowym znaczeniu Trójmorza dla nas w tym momencie. Dość długo trwało, zanim prezydent Stanów, nowy prezydent, czyli Joe Biden, porozmawiał z naszym prezydentem Andrzejem Dudą, pamiętamy to. Głosy opozycji w Polsce są też takie, że te relacje z Amerykanami będą coraz trudniejsze z powodu no, na przykład spraw związanych z demokracją, z wymiarem sprawiedliwości i z mniejszościami seksualnymi w Polsce. Z drugiej strony Amerykanie jednak nie wycofali, a tak się nawet mówiło, że być może wycofają część żołnierzy z Polski. Mówi się w tej chwili po stronie amerykańskiej, że być może nawet będzie zwiększony ten kontyngent. Co tak naprawdę będzie kluczowe w relacjach Polska amerykańskich w takim razie w najbliższym czasie? Co będzie naszym plusem, a co minusem? To bym rozróżnił dwie rzeczy. Amerykanie rzeczywiście pod wodzą tej nowej administracji są mniej przychylne władzom w Warszawie i to było widać od samego początku, jeszcze nawet od czasów kampanii wyborczej, kiedy Joe Bidenowi zdarzały się bardzo krytyczne wypowiedzi na temat Polski. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie związane z bezpieczeństwem, widać wyraźnie, że to jest zupełnie odrębny obszar i Amerykanie nie traktują tego wymiennie, to znaczy nasze stosunki w tym obszarze, nazwijmy to szeroko wartości, tak jak chce je rozumieć strona amerykańska i polska, nie dotykają bezpośrednio tych kwestii związanych z bezpieczeństwem. Nawet teraz, w momencie, kiedy nasilił się ten kryzys wokół Ukrainy, Polska jest regularnie uczestnikiem wszelkich rozmów toczących się o przyszłości tego, co się w naszej części Europy wydarzy. Minister spraw zagranicznych jest w kontakcie z sekretarzem stanu. No, można by długą listę tak naprawdę tych spotkań polskich oficjeli, polskich urzędników wymienić z urzędnikami amerykańskimi, co pokazuje, że w sytuacji kryzysu, zwłaszcza kryzysu w tej części Europy, dla Stanów Zjednoczonych Polska jest ważnym punktem na mapie. Zresztą trudno, żeby było inaczej. Więc w tych relacjach dotyczących bezpieczeństwa myślę, że na razie powodów do obaw nie ma. Amerykanie bardzo wyraźnie pokazali, że zamierzają chronić nasz region w takim samym stopniu, w jakim robili to do tej pory. Natomiast w tych kwestiach pozostałych no, rzeczywiście natrafiliśmy na pewną niezgodność światopoglądową pomiędzy rządem w Warszawie i rządem w Stanach Zjednoczonych i to będzie generowało pewne problemy, ale to nie jest nic przesądzającego o tym, żeby miało dojść do jakiejś katastrofy w relacjach polsko-amerykańskich. Takie niezgodności światopoglądowe występowały bardzo często chociażby w relacjach amerykańsko-kanadyjskich, gdzie również zdarzało się, że był konserwatywny premier i bardziej liberalny prezydent, albo na odwrót. I generowało to oczywiste napięcia, natomiast na koniec dnia obydwa państwa i tak są powiązane ze sobą w ścisłym sojuszu, więc myślę, że tego typu animozje raczej do jakiegoś większego rozdźwięku nie doprowadzą. Bardzo dziękuję. Pan Andrzej Kochut, amerykanista z Klubu Jagiellońskiego, dziś był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.